Nivelator Spin 210 przychodzi do nas w takiej oto walizce. Jest to dosyć pokaźnych rozmiarów box. Swoje też waży, jakieś 6-7 kilo. Zapinany dwoma metalowymi zatrzaskami, po otwarciu których ukazuje nam się wszystko to, co mieści się pod pojęciem niwelator laserowy. W filmie o spinie 205 już opowiadałem, ale tutaj też wtrącę, że mówiąc niwelator laserowy, czy wybierając taką pozycję na sklepie internetowym, czy patrząc po cennikach, mamy zawsze na myśli tą walizkę, czyli to, co mieści się w tym kufrze. A jest to przede wszystkim samo urządzenie, czyli niwelator laserowy, laser rotacyjny, w tym przypadku Spin 210. Detektor z odbiornikiem. Odbiornik, detektor to jest pojęcie zamienne. Pilot zdalnego sterowania. Ładowarka. Standardowo okularki poprawiające widoczność i tarczka celownicza. No i w przypadku tego urządzenia mamy jeszcze uchwyt ścienny, który może służyć do wykonywania dużych sufitów podwieszanych, lub jest to adapter do montażu na statywie płaskim, tak aby niwelator mógł pracować w osi pionowej. Za chwilę Wam kilka więcej słów na ten temat powiem. W zestawie mamy czujnik. Jak ktoś oglądał film ze Spinem 205, jest to dokładnie ten sam czujnik. Najprostsza wersja czujnika, jaka może być, czyli czujnik, który wykrywa nam góra, dół, poziom, dźwiękowo, trzy modulacje dźwięku, ekran z przodu czujnika, ekran z tyłu czujnika. Dlaczego ekran z tyłu czujnika? Tu Wam wrzucę link do pracy z łatą laserową, tam to wyjaśniłem. Pilot zdalnego sterowania i samo urządzenie. Spin 210 jest to niwelator laserowy, który jest sprzętem mega uniwersalnym. Jest to niwelator laserowy do poziomów, do wyznaczania pionów, a także do spadków. Tutaj już jest nieco inna sytuacja niż w przypadku Spina 205, którego poprzednio nagrywaliśmy, który możecie też znaleźć na naszym kanale. Tutaj już jest bardziej rozbudowany panel użytkownika. Niektórzy się go tak troszkę boją, bo jest bardzo dużo przycisków. Wydaje mi się, że urządzenie jest trudne w obsłudze. Jak mówi Radek Kotarski, nic bardziej mylnego. Urządzenie jest mega proste w obsłudze, a wszystko jest kwestią tylko połapania tego, co który przycisk nam tutaj powoduje. W przypadku Spina 210 pilot jest tak naprawdę kopią przycisków, które mamy na panelu, z wyłączeniem włącznika. Żeby wszyscy zrozumieli, nie da się za pomocą pilota wyłączyć tego urządzenia ani go uśpić. To można wykonać tylko na panelu sterującym niwelatora. I teraz tak, sama budowa niwelatora. Niwelator jest już większym sprzętem aniżeli Spin 205. Tak on się mniej więcej prezentuje wielkościowo. Waży też już więcej, myślę, że jest to gdzieś o 1/3 cięższy. I niwelator przede wszystkim może pracować w poziomie, czyli uruchamiamy urządzenie i tak samo jak w przypadku młodszego brata, tutaj też elektroniczny kompensator ustawia poziom. Jeśli ten poziom jest uzyskany, czyli jeśli kompensator dał radę wybrać tą nierówność statywu, czy też naszego tu miejsca do prezentacji, uruchamia się wiązka i do tej wiązki wykonujemy pomiary. Mamy funkcję robienia spadków i tak jak macie te strzałki, przyciskiem blokady blokujemy sobie system i za pomocą strzałek pochylamy. Jeśli ja naciskam strzałkę w moją stronę, czyli do góry, to wiązka idzie odpowiednio w tą stronę. Jeśli będę to robił w drugą, to wiązka upada w tamtą stronę. I analogicznie prawo-lewo, więc dlatego tak jak mówiłem, nic skomplikowanego, jeśli chodzi o to, nie ma. Dodatkowo producent dał nam możliwość obrotu głowicy w prawo, w lewo, bo ona jest obudowana tutaj szybami, żeby to było szczelne, żeby mogło pracować na dworze, nawet w wilgotnych warunkach, więc nie możemy sobie złapać i obracać tego. Kolejną funkcją jest opcja tak zwanego skanowania. Jest to nic innego jak zatrzymanie obrotu.
i włączenie, już Wam pokazuję tutaj, sobie przekręcę. Właśnie nawet to skanowanie jest super przykładem. Momento. Mam tutaj punkt i nie chcę, żeby niwelator laserowy kręcił się po całym obszarze, na którym pracuję, tylko chcę, żeby wyznaczył w jednym miejscu fragment poziomu. Za chwilę Wam to pokażę. Powoli przesuwam to skanowanie w swoją stronę, z drugiej strony pomieszczenia. I to będzie fajnie widać, jak na dłoni, bo będzie na dłoni. Czyli świeci tylko taki wycinek i mamy do wyboru oznaczone przyciskiem 10 stopni, 45 stopni, 90 stopni i 180 stopni. Czyli niwelator nie musi obracać się w koło, oślepiać na przykład ludzi, którzy gdzieś tam poruszają się ulicą, chodnikiem i tak dalej, tylko możemy pracować jedynie na wybranym fragmencie. Bardzo dobra funkcja. Najnowszy wypust też tego sprzętu posiada funkcję tilt i wind, czyli tilt to jest alarm potrąceniowy. Jeśli ustawimy sobie niwelator, pracujemy, mamy zabezpieczone to, że jeśli ktoś będzie przechodził, potrąci nam statyw, obniży urządzenie, to ono się wyłączy, zmuszając nas do podejścia, żebyśmy sprawdzili, czy pomiary, które wykonujemy, są prawidłowe. Ale zarazem wprowadzona została pewna nowość w oprogramowaniu. Niwelator koryguje podmuchy wiatru, czyli jeśli on stoi na statywie, a zawieje mocny wiatr, to lekko oczywiście naddaje tą obudowę, a on w tym czasie wprowadza korektę, czyli jest taka korekta na wiatr wprowadzona. Fajną cechą też produktu, który może pracować w pionie w poziomie, jest to, że możemy go umiejscowić w takiej pozycji i dlatego też na tym uchwycie Wam pokazywałem, że jest opcja przykręcenia do statywu, no bo tutaj nie mamy gniazda, mamy tylko nóżki do postawienia na podłodze i po uruchomieniu w tej pozycji niwelator wyznacza nam płaszczyznę pionu. Co do samych funkcjonalności, jak ich używać, do czego się nadają i tak dalej, to już będą w razie waszego zapotrzebowania osobne materiały, bo to nie jest możliwe do przedstawienia z takiego kadru. Musielibyśmy tutaj z operatorem się nagłowić, wymyślić, jak Wam to pokazać, ale to musicie Wy potrzebować tego. Nie będziemy przedłużać tego filmu o wszystkie funkcjonalności, bo jest ich bardzo dużo. Jeśli będziecie mieli takie zapotrzebowanie, zostawcie ślad w komentarzach. My wtedy dla Was taki materiał przygotujemy i to będzie materiał uniwersalny do wszelkich niwelatorów, bo to tak naprawdę jest narzędzie, a to jak je używać, to już jest inna rzecz. Ten sprzęt te cechy posiada. W tej wersji, którą jeszcze widzicie, jest to niwelator produkowany bardzo długo, ale jest to niwelator rozwijany, upgrade'owany. Mimo tego, że jego kształt obudowy się nie zmienił, to na przykład w tym konkretnym modelu właśnie dołożone zostały funkcjonalności wind, dołożone zostało nowoczesne zasilanie litowo-jonowe i tak dalej, więc jest to nowoczesny niwelator w klasycznej formie. Co jest mega istotne, producent daje na ten sprzęt 5 lat gwarancji, bez względu na to, czy jest to zakup na firmę, będzie użytkowany codziennie w trudnych warunkach, czy ktoś kupuje sobie go okazjonalnie do jakichś drobnych prac. Na sprzęt laserowy od firmy Lamigo, bez rejestracji, bez żadnych tam jakichś udziwnień, macie po prostu 5 lat gwarancji. Myślę, że to tyle słowem prezentacji sprzętu. Jeśli przyjdą Wam do głowy jakieś pytania, jakieś wątpliwości, zapraszam Was serdecznie do kontaktu z nami. Numer kontaktowy w opisie, mail w opisie. Jeśli chcecie, możecie zadać też pytanie w komentarzach. W wolnej chwili tam przeglądam te komentarze, jeśli mam kiedy odpowiadam. Jeśli odpowiedź potrzebujecie szybko, najlepszą formą kontaktu jest telefon. Wtedy w godzinach pracy taką odpowiedź uzyskacie. Ja serdecznie Wam dziękuję za obejrzenie tego materiału. Zapraszam do obejrzenia innych super ciekawych materiałów na naszym kanale. No i co? Widzimy się w kolejnych odcinkach. Do zobaczenia. Cześć.